Witam, kolejny dzień na Estonii. Dostaliśmy na północ Estonii. Lahima Park Narodowy, Rahów's Park, czy jakoś tak, Lahima przede wszystkim. Dotarliśmy na miejscówkę leśną, mega urządzoną, dwie wiatki są, z czego jedna taka stworzona pod kimanko, właśnie was prowadzę do niej. Jest dosyć niska, myśleliśmy, żeby tu się rozbić w niej z namiotem, co by było cieplej. Ale taka mata, ciach, na matę dwie karimatki. Tutaj miejsce ogniskowe naprzeciwko, powinno nas dogrzać, ława, a tam drewutnia. Chodźcie zobaczyć, tutaj we wszystkich miejscach w Estonii są takie rzeczy, jak możliwość sobie ociosania drewna takim oto sposobem. Zaglądamy do drewutni, już w miarę nawet pocięte drewno. Nawet patrzcie, jest ogromna czarna siekiera. O, spoko, suche w miarę drewienko, bo tutaj zabezpieczony jest dach. Fajnie, naprawdę spoko miejsce. O, camping place, wild camping place, Lahima. Kolejny park narodowy, troszeczkę pospacerowaliśmy, ale bardzo krótko wczoraj po Somie. A jeszcze wam okolice pokażę, tutaj za mną, zaraz zobaczycie, jest prześliczna rzeka. No. Podejścik i rzeczka, trochę kropi deszczyk, zapowiadane małe deszczyki na dzisiaj. Ale jest ślicznie, jest naprawdę ślicznie, bardzo podobne miejsce do tego, w którym spaliśmy w Parku Narodowym Gauja na Łotwie. Zabieramy was w podróż po głębokim, ciemnym, bogatym w roślinność Parku Narodowym Lahima. Idziemy, jest pięknie. Jest naprawdę mistycznie. Obok sobie płynie rzeka. Jest naprawdę kozacko. Patrzcie na tych kilka ujęć w akompaniamencie jakiejś odpowiednio dobranej muzyczki. Tam z tyłu widzicie, za moim lewym uchem, to wiatka, w której dzisiaj spaliśmy. Tu drewutnia, pokazywałem wam ją chyba wcześniej, a teraz zapraszam wam. W ogóle, patrzcie, tam jest obozik, około 15 osób, Estończyków, rosyjskiego pochodzenia. Dowiedzieliśmy się w ogóle, że w Estonii żyje bardzo wielu Rosjan. No tutaj komunizma zrobiła swoje, no i ludzie po prostu zostali, żyją. Mają swoje szkoły w języku
rosyjskim, język rosyjski ma się tutaj całkiem dobrze i sporo jest tutaj Rosjan, którzy sami siebie praktycznie określają często Estończykami, z pochodzeniem oczywiście rosyjskim. Teraz idziemy sobie przez las, czerwonym szlakiem, zaprowadzę Was, cały czas jesteśmy w Lahima, Lahima Park Narodowy, prowadzę Was na miejscówkę. O, jacyś ludzie tam przychodzą na miejscówkę, a chciałem ją nakręcić pustą. Kurczę, może się nie uda. Druga miejscówka oddalona od naszego obozu jest jakieś 150 metrów i wygląda prześlicznie. Ciekawe, czy ci ludzie wyrażą zgodę na kręcenie. Zaraz do Was wrócę. I jest i druga miejscówka. In front of mamy fireplace, czyli jeszcze lepsze dogrzanie niż my dzisiaj w nocy mieliśmy. A tutaj jest rzeka, czyli trochę wilgotnie i łagodne zejście do niej. Tutaj obok jest kolejne miejsce ogniskowe, a tutaj wiatka, na której można sobie coś zjeść. Tam w oddali jest śmietnik, a jeszcze tam daleko, daleko w głębi lasu jest tojtoj. Tojtoj oczywiście drewniany, a las ławojka, wszystko naturalne, często papier dowożony, poezja. Sorry, że tak dużo kręcę z ręki na tym wypadzie, ale chcę Wam pokazać jak najwięcej. Jeszcze słówko o tych Estończykach. O, będzie podejście pod górę, zaraz się zmacha grubasek. O tych Estończykach. To jakiś obóz kempingowy, po prostu młodzież Stalina pod opieką Stalina z miejscowości o nazwie Tallin. Przyjechała sobie pokempingować w Lahima Parku na dwie noce, powędrować. Wczoraj zrobili 18-kilometrowego tripa, dołączyli do nas, zapytali, czy koło naszego obozu mogą się rozbić. Oczywiście wyraziliśmy na to zgodę, bo czemu by nie. Wieczorem podeszli z gitarą, czego efekty teraz, znaczy przed momentem, widzieliście na filmie. Pośpiewaliśmy trochę pieśni mantrowych, Zombie Cranberries, no i sporo pieśni rosyjskojęzycznych. Okej, pożegnaliśmy się już z grupą sympatycznych obozowiczów. Mają tam jakieś szkolonka z survivalu, zadania różne fajne, rozpalanie ogniska na wodzie w 19 minut, czy też pstryknięcie 5 zdjęć dzikim zwierzętom. Wyruszyliśmy sobie dalej w kierunku Tallina. Później jeszcze będziemy uderzać na moment na nocleg na południe, a na jutro planujemy sobie Tallin. Tymczasem jesteśmy na wodospadzie Jagala. Tak to wygląda. Wonderful. Do you think so? No, macie troszkę widoczków na laptrekking.com. Zwiedzamy też turystycznie. O, fajnie, fajnie. Chodźcie, chodźcie zobaczyć. Wow. No, można tutaj się zrąbać nieźle. A tak to wygląda z dołu. Rzeka Jagala. Jagala Jogi po estońsku i wodospad na tej rzece. Widzicie tą kłodę właśnie tam? Już pokazuję, że jest palec. Jest. O, o tą kłodę. To drzewo się przed momentem zawaliło. Dosłownie 2 sekundy po tym, jak tam sobie przeszedłem, jak teraz idzie ten człowieczek. Byłem 3 metry za tym, jak to drzewo sobie po prostu spadło w mgnieniu oka. Chciałoby się powiedzieć historycznym akcentem cud nad Wisłą, ale sorry historycy, cud nad Jagalą. Cieszę się, że żyję. That was an action. Ooh.